Inni ludzie będą Cię widzieć tak, jak Ty postrzegasz siebie. Co sądzisz o sobie? Co myślisz o sobie głównie? Self-love. Czy uważasz, że jesteś wspaniała, wspaniały? Czy krytykujesz siebie w myślach? Zwróć uwagę na swoje myśli. Co przychodzi Ci do głowy najczęściej? Jak widzisz siebie? Kiedy patrzysz do lustra, kiedy robisz coś w pracy, myślisz, że inni Cię skrytykują? Czy myślisz, że zasługujesz na to, żeby wszyscy Cię chwalili, żeby mówili o Tobie dobrze? Zastanów się, co o sobie sądzisz, ponieważ inni ludzie są Twoim odbiciem. I jeśli Ty krytykujesz siebie w myślach, myślisz o sobie, jestem niewystarczająco dobry, jestem głupia, jestem taka, siaka, owaka, mam to brzydkie, mam tamto brzydkie, nie zasługuję na to, żeby ludzie mnie szanowali, ludzie mnie nie doceniają, ponieważ Ty nie doceniasz siebie. Więc w pierwszej kolejności doceń siebie. W pierwszej kolejności patrz na siebie w jaki sposób? Z miłością, z szacunkiem. Bo wszystko wychodzi od Ciebie. Ludzie tylko to odbijają. Cały czas o tym pamiętajcie. Nie patrzcie na 3D w celu potwierdzenia. Ja jestem dużo warta, bo inni mnie szanują, albo ja nie jestem warta, ponieważ inni mnie nie szanują. To nie jest tak. Na odwrót. Jeśli ja szanuję siebie i doceniam siebie, to świat będzie mi to odbijał. Zawsze o tym pamiętajcie, ponieważ uczyli nas odwrotnie. Miłego dnia.